Sprzedaj! O kurde, ale chlapie. No, przesunąć! Dać na bok! Tamto, tamto! No tu gdzieś wylać. Tu jest niżej. Teraz będziemy to wszystko przepychać. Tu jest wyżej. Na busie? Nie wiem, chyba były, ale nie pamiętam. Miałeś kupić ostatnio. A po co ci rękawiczka? Będziesz ręką beton przepychał? Tył napęd ślady robi. Jakby był na przód napęd, to by nie robił śladów. Ale za chwilę będziemy już z góry dawać. Na razie tylko chciałem wygładzić, bo gruszka, pompa w sumie, nie mogła dalej sięgnąć. I tak trochę mamy nawalone z jednej strony więcej, a z drugiej mniej. Jest trochę zabawy przy tym, ale no nic się nie zrobi. Ostatnio jak wyjechała tutaj pompa, to ogrodzenie się złożyło. Nie było silnej podstawy i nie utrzymało ciężar, po prostu ziemia się biła. No, wyrżnąłbym przed chwilą, bo szedłem do tyłu i mi siatka podeszła pod gumiaka. Wesoło by było, tylko że kamera nie nagrywała. Niebo by nagrało. Po wszystkim by nagrało jakby tego. Dziękujemy, do widzenia. No,
tu są trzy akurat kratki, bo zostało nam, to wrzuciliśmy. Skrzywiła się trochę, ale i tak będzie spełniać funkcję. Jeżeli zatapiacie siatkę, to pamiętajcie, żeby ją dokładnie zatopić, żeby nie wystawała w żadnym miejscu, ponieważ jak będzie wystawać, to nie dość, że będzie to ostry kawałek, to będzie rdzewieć. Dlatego siatka musi być dokładnie zatopiona, nie może wystawać. I w sumie tyle logiki. Ma być prosto. Ma być prosto, bo jak nalejecie wody i się okaże, że jest dołek, no to wtedy wiecie, że nie jest prosto. Aczkolwiek to jest tylko chudziak, na to jeszcze idzie styropian, styrodur. Jeszcze idą wszystkie instalacje typu kanalizacja, bo to jest tylko główna, jeszcze idą te poboczne, na przykład od pralki, to każdy twierdzi, że w tych domkach do 35 się nie da zrobić, więc tu wszystko doprowadzacie do tego, później styropian na mijankę, tutaj będzie akurat jeszcze tyle i robicie oficjalną wylewkę, więc to co robicie ma być prosto, ale nie tak za bardzo prosto, bo jeżeli ktoś nie jest w stanie wygładzić, ma robionego kija z lasu jak szwagier, to po prostu ma być tak, żeby no, rozkładając styropian, żeby nie było wyżej, niżej, bo czasami jest tak, że ktoś rozkłada izolację ze styropianu i się okazuje, że w jednym miejscu ma styropianu 10, a w drugim musi dać 17, żeby to wszystko zrównać. Tutaj musi być tak, żeby mniej więcej ta sama grubość była izolacji. Dobra, gładzimy, sprzątamy, myjemy gumioki, myjemy siebie i jedziemy do domu. Zalecane z naszej strony podlewanie przez najbliższe 4 dni, dosyć intensywnie. Pierwsze dwa bardzo, pozostałe mniej. I pozostawić do wyschnięcia. W razie pytań skonsultuj się z lekarzem. Farmaceutą. W razie pytań skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą. Dziękujemy, pozdrawiamy. No powiem ci, że ładne lądowisko. Dawno nie zalewałem takiego chudziaka grubego. Jest tutaj około 19-18 cm. 18-19 cm. Jest tutaj beton B20. Jest ubite na 3 razy, jak chodzi o zasyp chudziaka. Jest strefa przemarzania ponad normę 40 cm w tym miejscu. Czyli jest tutaj koło 80, a my zrobiliśmy jakieś 128, plus do tego dochodzi pustak, czyli będzie 140 cm strefa przemarzania. Jest do tego styrodur, jest folia kubełkowa, zaciągnięte, siatka klej. No, każde ławy chyba coraz lepiej nam wychodzą. Coraz mocniejsze robimy. Niedługo to będziemy robić chyba stany 0,2-metrowe. Ale nad tym nie ma co żałować, to jest najważniejszy etap w budowie domu, czyli stan 0, chudziak. Ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, to jest podstawa waszego domu, bo to trzyma wszystko, to nie może być zrobione byle jak. Lepiej zainwestować te 1002 więcej i zrobić mocniejszą strefę przemarzania niż pisze. Pisze u was, że jest metr, zróbcie 120, pisze, że jest 80, zróbcie 120, pisze, że jest 120, zróbcie 2,5. Zaskoczcie sąsiadów, niech zobaczą, jaki bunkier robicie. Więc na tym nie ma co oszczędzać. To jest podstawa waszego domu, bo teraz jest klimat taki, a za 2-3 lata klimat będzie inny. Tak, tak ostatnia zima pokazała. Nie było zimy, nie było zimy, nie było zimy, a nagle minus 30. I wszyscy nagle ząk. Bo jest porobione tak, izolacje małe, to takie, to tamto. Okna dwuszybowe, nie wiem, coś jeszcze. A tutaj chodzi o cały czas o wasz komfort, strefę przemarzania. Prąd drożeje, gaz drożeje, wszystko drożeje. Czego od razu nie zadbać o to, żeby dom był oszczędny. Lepiej zainwestować te 1002 w lepszy styropian, niż później inwestować co miesiąc 1002, żeby dogrzać ten dom. Nie szwagier, ile ty płacisz miesięcznie za ogrzanie domu? 500. I byś był 500 do przodu, jak ja bym ten twój dom budował. Zapałkę byś odpalił w salonie i byś mówił tak. Weź no. Otwórz okno! Otwórz okno! Tak by było. No niestety. Prąd
60%, gaz 16 chyba procent, czy 12. Myjemy sprzęt, myjemy gumioki, myjemy łopatę i jedziemy do siebie. Jeżeli chcecie zapisać się na budowę domu w naszym wykonaniu, to zapraszamy na stronę dom25000.pl. Wybierzcie sobie swój projekt domu, który mamy dla Was wybudować. Zróbcie zgłoszenie w swoim starostwie. Zadzwońcie i umówcie termin budowy, to przyjedziemy i wybudujemy Wam taki domek. I pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Cześć! Ja bym chciał, żeby taki był.